No, mówiłam tobie, że na tej imprezie nie będzie tak źle. No nie było. Dzięki rozmowie z koleżanką Kasia poczuła się lepiej i zapomniała o kłopotach, które czekają ją w domu. Jak tam po imprezce? Jak się czujecie? No, super. Dobre? Dobre nastawienie? Ty nieodpowiedzialna gówniaro, wiesz co narobiłaś? Ale Alicja, przecież dostałaś mojego esa. Esa? Kaśka, esa? Wiesz, że ja nie miałam co zrobić z Krzysiem, przez ciebie musiałam odwołać bardzo ważne spotkanie. Módl się, żeby mnie z pracy nie wyrzucili. Ale przecież nie jesteś moją matką, więc mi nie możesz mówić, co ja mam robić, tak? Słuchaj, dopóki mieszkamy pod jednym dachem i jesteś na naszym utrzymaniu, to właśnie będziesz mnie słuchać i będę ci mówić, co masz robić. Przypominam ci, że jestem dorosła i mam prawo do własnego życia. Dorosła? Proszę bardzo, pakuję ci walizki, wystawiam za drzwi, spróbuj tego dorosłego życia, już! Tata, o wszystkim się dowie, jak się do mnie odzywasz. Ależ proszę cię bardzo, tylko wiesz co, nie sądzę, żeby się tak aż bardzo przejął. A wiesz dlaczego? Bo ma dość twoich histerii, tak jak my wszyscy. Słuchaj, o 15 masz być w domu i zająć się Krzysiem, dać mu kolację. Jak nie, to zabieram ci telefon i kieszonkowe. Rozumiemy się? Inaczej się wyprowadzasz, wystawiam ci walizki za drzwi i do widzenia. Chodź, Krzysiu, idziemy. Kasia, jak się czujesz? Wszystko okej? Okay? Zostaw mnie na marac. To się tak kapicie lamusy. Kasia czuje się upokorzona po tym, jak wszyscy w szkole byli świadkami jej awantury z macochą. Po raz kolejny chce skontaktować się z ojcem i powiedzieć mu, co się stało. Tato, czy ty chociaż raz mógłbyś ode mnie odebrać ten telefon? Chociaż raz, to tak dużo? Czy ty mnie w ogóle jeszcze kochasz? Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego pochratałam sobie tym głupim cyrknem rękę. Przecież to jest głupie i beznadziejne. Ale z drugiej strony, kiedy czuję tylko ten ból tej ręki, to jest mega ulga.